Tegoroczne zawody sportowo-pożarnicze druhów ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kościelec odbyły się na placu za szkołą podstawową w Trzęśniewie. Gospodarzem tegorocznej rywalizacji byli druhowie z OSP w Gąsiorowie. Komendant gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościelcu, druh Marek Straszewski, wprowadził drużyny na teren rozgrywek, a następnie złożył wójtowi gminy Kościelec, druhowi Dariuszowi Ostrowskiemu, meldunek o rozpoczęciu zawodów. Druhu wójcie, komendant gminny Marek Straszewski melduje jednostki OSP z terenu gminy Kościelec na zawodach gminnych. Dziękuję. Proszę o prowadzenie zawodów zgodnie z regulaminem. Zebranych gości powitał prezes gminnego związku OSP RP w Kościelcu, druh Józef Pacholski. Do rywalizacji w grupie A seniorów przystąpiło 12 jednostek. W grupie C kobiet 3 drużyny, 7 jednostek OSP wystawiło swoje młodzieżowe drużyny pożarnicze, które startowały w różnych kategoriach wiekowych i konfiguracjach. 2 do rozdzielacza i podpięcie prądownicy. Brawo! Druhny i druhowie wystartowali w 2 konkurencjach. Sztafeta pożarnicza 7x50 metrów z przeszkodami i w ćwiczeniach bojowych. Po zakończeniu zawodów protokół końcowy odczytał sędzia główny zawodów kapitan Kamil Jasiński. Klasyfikacja końcowa ułożyła się następująco. W kategorii wiekowej chłopcy od 10 do 12 lat zwyciężyła drużyna ze Straszkowa. W kategorii dziewcząt od 10 do 12 lat wygrały druhenki ze Straszkowa. W kategorii chłopców od 12 do 16 lat zwycięzcami zostali strażacy z Trzęśniewa. Drugie miejsce zajęła drużyna z Gąsiorowa, a na trzecim miejscu uplasował się zespół ze Straszkowa. W kategorii młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt zwyciężyły zawodniczki ze Straszkowa. W kategorii młodzieżowych drużyn pożarniczych drużyny mieszane od 12 do 16 lat zwycięzką okazała się drużyna z Różkowa I. Drugie miejsce wywalczyli młodzi strażacy z Dąbrowic Starych, a na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z Dobrowa. W grupie C kobiecych drużyn pożarniczych pierwsze miejsce wywalczyły panie z Trzęśniewa. Druhny z Dobrowa zajęły drugie miejsce, a na trzecim miejscu znalazły się zawodniczki z Różkowa I. Klasyfikacja w najbardziej obleganej grupie A mężczyzn ułożyła się następująco. Najwyższe podium należy do drużyny z Dobrowa. Tuż za nimi o ułamek sekundy druhowie z Różkowa I. A puchar za trzecie miejsce odebrali strażacy z Dąbrowic Częściowych. Do zobaczenia za rok. Gospodarzem przyszłorocznych zawodów sportowo-pożarniczych będą Dąbrowice Stare.